Siemanko, witam na kolejnej wyprawie. Pierwsza w tym roku. Jak widać, śnieg odpuścił. 6 na plusie. Idziemy, zobaczymy, co tu dziś będzie wychodziło. Do pierwszego dołka. Kolejny kapsel. Nie kapsel, a łódka. Zaczynamy polmosem, kapslem i taką łódką. Nawet w całości się zachowała. Do następnego. W miarę stałe. Jakiś śmieć pewnie. Ale się trafiło dzisiaj. Pierwsza moneta w tym roku. Sygnał 46 jest 5 ziko. 96 rok. Pozdrawiam, lecimy dalej. Tym razem nie polmos, a wazelina na spotkanie. Co tym razem? O, pięknie. Tym razem aluminiowe pudełko i jego druga część, mamy komplet. Lecimy dalej. Ale depozyt znalazłem, piękny komplet. Niezły zestaw. Piłka ręczna, widelce, okulary, pokrywka od garnka. Jakiś śmieć. Do następnego. Kolejny śmieć. Dobra, trzeba wejść głębiej, bo tu same śmieci. Do następnego. Jestem już z drugiej strony. Zobaczymy, co tu będzie wychodziło. Trochę górek, starych dróżek. Pokręcę się tu 2 godziny. Jak coś ciekawego będzie, to zobaczycie. Nowa miejscówka. Od razu widać, że tu nie chodziłem. Patrzcie, jakie wysypisko. Niezła melinka w lesie. Na bogato. Telefon ktoś by chciał. Baterie zabrali. Wiadomo, baterii nie wyrzucamy, bo jest do utylizacji. Piękne wysypisko. Od razu lepiej. Lecimy dalej. Co tym razem? Naparstek, a znalazłem swój pierwszy naparstek w życiu. Elegancko. Walnięty, ale bardzo ładny. Tym razem naparstek. Jeszcze nie znalazłem nigdy, także fajny fancik, lecimy dalej. Kolejny sygnał. O, nawet sygnał się ładnie zmienił. Stałe 4,8.
tylko kolejna łuska. Do następnego. I kolejny sygnał, 5-8, coś płytko. Tak jak myślałem, obrączka od butelki. Stary numer, lecimy dalej. Prawie drugi naparstek. Niestety to. Nie mam pojęcia, co to było. Lecimy dalej. Dosyć szybko zrobiło się ciemno. Niestety nie ma czasu. Szybkie 2 godzinki. Jeżeli mi się uda, to jutro tu wrócę. I będę szukał dalej. Do następnego. Razem. O Boże, jakaś moneta współczesna, raczej tak. 5 groszy, 91 rok, pozdrawiam i lecimy do domku. Na razie. Coś będzie. Kolejna piątka. Same współczesne. Tym razem 92 rok. Pozdrawiam i lecimy dalej. Dobra, mamy coś na wierzchu. Tylko łuska. Do następnego. Coś tu czułem, a może i nie. Tym razem pocisk ołowiany. Z drugiej połowy XIX wieku. A co tym razem? Mamy jakąś monetę. Chwilę odpalę. No jest super światło. Pewnie. Kolejna nasza Polska. Nie, tym razem 2 złote PRL. Ale rocznika 79. Pozdrawiam, lecimy dalej. Co mamy tutaj? Druga zrywka, dobra, same zrywki. Także ja też się stąd zrywam. Na razie. Szybkie podsumowanie. Jak widać, znów mamy śnieg. Było to, co było. Pół wiadra złomu, przeróżnych śmieci, także niezłe wysypisko tym razem trafiłem. I drobnych rzeczy też jakoś specjalnie dużo nie było. Nawet łusek nie znalazłem za dużo, jak na tyle godzin. I pierwszy raz nie ma niemieckiej łuski. Polskie, belgijska, jedna czechosłowacka, radzieckie. Jakby ktoś potrzebował wazelina na spotkanie. Jedna łódka, kawałek pierścienia wiodącego. Z krągłości to jest ta piątka, która wpadła na samym początku. 2 5-groszówki, 2 złotówkę znalazłem już na samym końcu w drodze do domu. Pocisk ołowiany, no i fan dnia na pewno ten naparstek. Bardzo ładny. Szkoda, że walnięty. Jak widać na filmie, dużo śmieci. Trzeba najpierw to trochę uporządkować, pochodzić. Może następnym razem zacznę jakieś lepsze fanty wychodzić. Także nowy rok zacząłem bez żadnych fajerwerków. Pierwszy raz mi się zdarzyło, że nawet ani jednego guzika nie mam. Ale śmieci pozbierane, pochodzone, pokopane.
baterie naładowane, sezon dopiero się zaczął. Lecimy dalej. Widzimy się wkrótce. Na razie.